Więc księże Tadeuszu, dzisiaj z Amikusa zrobiłeś Ateny Amikusa, zapraszając księdza Kuza. Profesora, za to bardzo ci dziękujemy. Tutaj gdzieś jest miejsce na ścianie, trzeba zrobić mosiężną tabliczkę, a ja ją nawet zesponsoruję. Także trzymam za słowo. A teraz chciałam zadać pytanie, a może dwa. Więc przyjeżdżając tu słyszałam, że rzekomo właśnie Davos i Schwab i całe to towarzystwo zdecydowało, że ten wielki reset to ma odbyć się w stylu chińskim, co jest bardzo przerażające. No i mając szansę zadania tego pytania księdzu profesorowi, no rzeczywiście jestem tu, pozwalam sobie zadać to pytanie. I w związku z tym, jeśli tak, to co mamy robić? Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Więc kochani, co mamy robić? Sprawdzać siebie. I to, co polskie. W jakiej pozycji znajdujemy się do Pana Boga, który się objawił w Panu Jezusie jako miłość? Sprawdzić, gdzie jest moja pozycja względem najwyższej miłości. Nie umiem znaleźć praktyczniejszej rady. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy sobie, największą moc posiada człowiek. Im bardziej zbliża się do Boga miłości bytowo, tym wzrasta jego moc bytu. Im bardziej rozum zbliża się do Boga, który jest miłością, to tym jest bardziej twórczy i bardziej zespolony z prawdą. Im bardziej nasza wolność zbliża się do tej, która jest samą miłością, to tym więcej mamy wolności i tym większą jest nasza osobista miłość. Dlatego, kochani, nie ma praktyczniejszej rady od tej, która jest najprawdziwszą teorią. Czyli ponieważ w teorii Bóg jest miłością, to w praktyce trzeba nam tylko uczyć się, żeby każdy wymiar naszego bytowania, aktywności przeżyć w tym duchu, w miłości Bożej i na fundamencie miłości Bożej i ze względu na miłość Bożą i na żaden kompromis z antymiłością, czyli z nienawiścią, nie iść. A praktyka naszego codziennego życia to jest, kochani, praktycznie radykalnie odmienna. W polskiej edukacji uczy się ucznia czy studenta, jak rozpychać się łokciami, żeby coś na forum publicznym w Rzeczypospolitej znaczyć. To nie jest edukacja, to jest antyedukacja. Edukacja najprawdziwsza w państwie powinna polegać na tym, stawiaj na prawdę, bo osiągniesz szczyt swojej racjonalności w niej. Każda inna opcja układania się społecznego jest po prostu z gruntu fałszywa, bo nie ustawia rozumu dziecka czy studenta w Rzeczypospolitej na prawdę jako największą moc dla jego intelektu. Dlatego też, kochani, w wychowaniu, czy w rodzinie, czy w szkole, czy w kościele, czy w państwie, przecież chodziłoby o to, żeby wychować człowieka na tego, który umie miłować. A czego nas się uczy w sferze wychowania? Co najlepiej widać w postawie wielu, by nie powiedzieć większości posłów, czy senatorów, czy polityków RP. Uczy się ich technik, jak drugiego z ohydną nienawiścią ograć, przebić. Kochani Państwo, jeżeli my
w Rzeczypospolitej Polskiej uczymy nasze pokolenia społeczeństwa polskiego, bo nie tylko naród polski, ale i pozostałych mieszkańców Polski uczymy, jak drugiego ograć diabelską nienawiścią, to jesteśmy na drodze zagłady bytu, bo nienawiść prowadzi do utraty wolności i do utraty własnej bytowości i bytowości zbiorowej, czyli narodowej i społecznej, i tym samym państwowej. Dlatego, kochani, jeżeli się usiłuje ocalić na przykład dzisiaj państwo polskie na gruncie nienawiści i tak zwanej miłości do drugich, no to niestety, no państwo polskie dryfuje. Obrało kurs samozagłady. Taka koncepcja państwa, jaką nam serwuje szeroko pojęta lewica polska i prawica polska, to jest droga do samozagłady Rzeczypospolitej. I ja państwu powiem jako filozof, nie jako kapłan, tylko jako filozof. Ja traktuję jeszcze to szczątkowe istnienie państwa polskiego jako cud miłosiernego Boga. Bo gdyby nie ten cud, to już nawet nazwy Rzeczpospolita Polska nie mielibyśmy ani na jednej pieczątce do dyspozycji. Bo w realu nie znajduję podstaw do tego, żeby takie państwo o takiej koncepcji swojego bytu jeszcze istniało. Dlatego, kochani, potrzeba nam miłości. A miłość to nie jest taki byt, którego można ogrywać na lewo i prawo, okłamywać na lewo i prawo, okradać na lewo i prawo. Tylko podmiotu miłości nie można zafałszować czy okłamać. Tylko podmiotu miłości nie można przezwyciężyć. Tylko podmiotu miłości nie można go ograbić z jego jakże najcenniejszego skarbu w porządku natury, czyli bycia wolnym. Czyli tylko podmiotowego społeczeństwa nie można wyprowadzić na manowce, wrzucić do przepaści. A ponieważ kurs naszego państwa nie jest ustawiony podmiotowo, tylko przedmiotowo, no to niestety mamy taką sytuację zapaści, z jaką jesteśmy dzisiaj konfrontowani. To jest sytuacja zapaści. I powtarzam, jeżeli się nie mylę, to tylko cud miłosiernej miłości utrzymuje bytowość państwa polskiego w istnieniu. Innych podstaw nie znajduję do tego, żeby o Polsce mówiło się, że my mamy jeszcze własne państwo. W tej książce ksiądz profesor cytuje akurat błogosławionego Michała Sopoćko, który ubolewa nad zanikiem duchowości w wielu wymiarach. I właśnie teraz mamy do czynienia z bezmyślnością, z bezwolnością i z bezdusznością. Bo właśnie duchowość to jest to życie akceptujące to, co jest, nie? I dzielące się tym, czym może ubogacić drugich, biorąc od Pana Boga. To chciałem tylko tak skomentować. Czy jeszcze może ktoś... Ja mam pytanie. Proszę. Do księdza profesora. Bo ja myślę, że jednak ta szczątkowa intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdzie minęło 5 lat, w listopadzie zeszłego roku, uratowało nasz kraj. I że istnieje Kościół pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Ustroniu Zawodziu. I czy prawdą jest, bo ja się nie boję powiedzieć tego słowa, bo ja się śmierci nie boję, że w komitecie honorowym są najwięksi mściciele tej intronizacji, masoneria 33 stopnia. Przeczytam nazwiska. Kardynał Kazimierz Misz, Warszawa. Kardynał Stanisław Dziwisz, Kraków. Stanisław Gądecki, Poznań. Wojciech Polak, Gniezno.
arcybiskup D. Poczęstochowa, Andrzej Dzięga, jedyny jako nie, Józef Guzdek, Białystok, arcybiskup Marek Jędraszewski, Kraków, Józef Kupny, Wrocław, Adam Szal, Przemyśl, arcybiskup Wojda, Gdańsk, Artur Niziński, Warszawa i Andrzej Czaja, Opole, komitet honorowy. Drodzy Państwo, nie mam wiedzy, żeby się ustosunkować do takiej informacji i tak długo, jak długo nie przedstawiamy dowodu jako dowodu prawdziwego, to w nauce my nic z taką informacją zrobić nie potrafimy. A mogłabym tylko księdza profesora prosić o dwie rzeczy? Proszę. O wpis i błogosławieństwo. Tak, tak, oczywiście, ale po zakończeniu, dobrze? Tak. Czy jeszcze? Rozumiecie Państwo, że dam przykład, dlaczego Kościół jest taki ostrożny w kwestii uznania objawień Matki Bożej czy świętych, czy innych aniołów. Dlaczego Kościół jest tak ostrożny? Bo wiecie Państwo, że diabeł może nawet symulować postać Matki Bożej, którą nie jest. Może symulować postać anioła, którym nie jest. Był, owszem, ale nie jest. Może symulować postać świętego, którym nie jest i nigdy nie zostanie. Podobnie jest, kochani, z informacjami, które otrzymujemy. Dopóki nie mamy w sensie nauki, ja mówię jako człowiek nauki, dopóki nie mamy, a muszę powiedzieć, że spotkałem się kiedyś z kopią w Ameryce, w USA, która twierdziła, że pewien hierarcha kościelny jest członkiem masonerii. A ja sobie obejrzałem tę kopię z jednej i z drugiej strony i ponieważ nie znalazłem na niej takiego uwierzytelnienia prawdziwości, bo w kwestii uwierzytelnienia chodzi o stwierdzenie prawdziwości dokumentu. Bo wiemy, że dzisiaj można o każdym powiedzieć wszystko. Papier przyjmie wszystko. Eter przyjmie wszystko. Ale dla mnie, jako człowieka nauki, ja sobie powiedziałem u samych początków, jak tak długo, jak nie dotrę do źródła, nie wierzę. Bo od tego, kochani, jest nauka, żeby dostarczać dowodów. Przykład. Pan Bóg w aspekcie nauki. Jak wygląda nasz Pan Bóg objawiony w Jezusie z Nazaretu w aspekcie nauki? Zobaczcie Państwo. Pojawia się, Pan Jezus działa, Pan Jezus żyje, już znany jest w środowisku swojego narodu żydowskiego, a może nawet i poza narodem, że to jest Jezus z Nazaretu, ktoś szczególny. Ale jeszcze nie dokonał znaku, który nazywa się dowodem na Jego boskość. A co jest dowodem na boskość Jezusa z Nazaretu? Przekroczenie praw przyrody. To jest dowód, czyli taki dowód nazywamy cudem. On funkcjonuje zarówno w języku biblijnym, jak i naukowym. Cud. Czyli Pan Bóg, wiedząc o tym, że nasz rozum, jeżeli działa, to działa na pewnym gruncie, czyli szuka dowodu, że rzeczywistość jest taką, jaką ją prezentujemy. Ponieważ nasza siostra w tym aspekcie przynależności nadmienionych z imienia i nazwiska i urzędu osób nie dostarcza nam uwierzytelnionego dokumentu, dlatego ja osobiście nie mam podstaw i zresztą nie mogę z taką informacją nic zrobić.
Po prostu trzeba nam szukać prawdy, kochani Państwo, i trzeba nam na dowodach bazować. Bo proszę mi wierzyć, kochani Państwo, jeżeli diabeł potrafi symulować Matkę Najświętszą, a przykład, diabeł i u Faustyny i Rozalii Celakówny zasymulował głos Jezusa. Dlaczego? Bo zarówno Faustyna usłyszała głos i słysząc tyle razy Jezusa, nie potrafiła odróżnić tego głosu, który mówił: weź swój dziennik i spal go w piecu w Wilnie. I to uczyniła. I dopiero powrócił ksiądz właśnie Michał z wyjazdu i mówi: dziecko, natychmiast rozpocznij rekonstrukcję, bo to nie był głos Jezusa, tylko diabła. Co jest u Rozalii Celakowny? Spisywała także myśli, które Pan Jezus jej przekazywał. Pewnego dnia słyszy też głos Pana Jezusa. Tak go słyszy, jak słyszała. Spaliła to samo. I znowu spowiednik powiada: Rozalio, natychmiast rekonstruuj zapiski. Czyli co to, kochani, oznacza? I proszę, kochanej siostry, błagam was, broń Boże, jeżeli nie mam ostatecznej pewności, na forum publicznym nie wolno mi powiedzieć, że coś jest tak, czy ta osoba jest taką, czy ta jest inną. A szczególnie jeżeli chodzi o pasterzy Kościoła, pamiętajcie, że szczególnie podniesienie ręki na pomazańców Bożych, a takimi są biskupi i kapłani, to grozi bardzo wielkim niebezpieczeństwem. Ja nie mówię, proszę siostry, że to jest nieprawda, ale ja nie mogę jako człowiek nauki powiedzieć, że to jest prawdą. W związku z tym ja tylko staram się Państwu tłumaczyć i dzielić moim doświadczeniem i moim warsztatem prawie 40-letniej pracy w nauce i polskiej, i światowej, że nikt na świecie, a opublikowałem już tysiące stron zapisanych, nikt nie udowodnił mi w najmniejszym sensie, że rozminąłem się z interpretacją rzeczywistości. Nawet jeżeli, jak wiecie, dotknąłem jednych z najboleśniejszych kart, czy w dziejach naszego polskiego narodu, czy innych narodów, czy jak w Niemczech działałem, to proszę mi wierzyć, nawet w studiach telewizyjnych czy radiowych dotykałem najboleśniejszych kart z dziejów narodu niemieckiego czy historii Niemiec. Nikt ani na forum publicznym, ani nie prywatnym nie powiedział mi: Tadeuszu, rozminąłeś się z prawdą. Ale miałem takie sceny, że profesorowie, którzy słyszeli prawdę, po prostu przy mnie, o wiele młodszym od nich, płakali jak dzieci. I mówią: jak to możliwe, że my jesteśmy Niemcami i mamy pewne rzeczy, czy wiele dokumentów do dyspozycji, i nikt nam o tych rzeczach nie opowiedział. A przywołany Fryderyk Nietzsche, i to się też wiąże, proszę siostry, z Twoim wystąpieniem. Fryderyk Nietzsche w pewnym sensie zrozumiał i pisze: zabrano nam kapłana katolickiego, który jednał nas z Bogiem w sakramencie pokuty. I tak ubolewa nad tym, że kapłan jako spowiednik nie istnieje już w chrześcijaństwie luterańskim, że ten brak kapłana spowiednika stał się dla Fryderyka Nietzschego jednym z najmocniejszych, czy najbardziej takich wywołujących jego chorobę psychiatryczną.
bo jak wiecie, że Fryderyk Nietzsche popadł w obłęd. Nie mógł sobie z nikim ani z niczym łącznie ze sobą samym poradzić. I jak sam napisał, główną przyczyną tego jego stanu ducha było to, że Luter i Reformacja zabrali mu kapłana katolickiego, w którego jak wrzuciłeś te swoje najintymniejsze sprawy, to po prostu wpadły jak w bezdenną studnię. I udzielił cię nauki, wykonał znak krzyża, rozgrzeszył cię, uwolnił od winy i pojednał ciebie na nowo z Bogiem. Dlatego, kochani, uważajmy, bo błędna informacja, jeżeli bym bazował na nieprawdzie, a już nie mówiąc o kłamstwie czy oszczerstwie, to wiemy, co to jest za strategia, że tylko diabeł na tym bazuje. Dlatego, kochani, bardzo ważnym jest, żebyśmy w nauce, czy w wierze, czy w życiu, zawsze w pierwszym rzędzie szukali, pytali, czy jeżeli chodzi o dane osoby, coś nas intryguje, nie możemy rozstrzygnąć, piszmy listy, prośmy o wyjaśnienia. A na marginesie, kochani, to chcę powiedzieć, że z wyjątkiem Matki Najświętszej Maryi, nie było w dziejach świata człowieka, oczywiście poza też naturą ludzką Pana Jezusa, ale Pan Jezus nie jest osobą ludzką. Tutaj mówimy o osobach ludzkich. Nie było, kto by nie popełnił mniejszych czy większych błędów. Samo popełnienie błędu, na przykład jeżeli chodzi choćby o przynależność do różnych środowisk antyboskich czy antykościelnych, samo popełnienie błędu jest poważną materią. Najtragiczniejszą jest tkwienie w tym błędzie, ale pamiętajmy, że są ludzie, począwszy od Piotra i Pawła jako książąt apostołów, że którzy popełniali poważne błędy w życiu, ale potrafili się od nich uwolnić. I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać w naszych modlitwach, i do tego nas, kochani, zobowiązuje miłość, żeby z miłością odnosić się do pasterzy, do osób konsekrowanych, przy całej trzeźwości tego, kim są, jako ludzie, czy całej prawdzie o ich człowieczeństwie. Ale wielkość urzędu, wielkość łask, którymi dysponuje osoba konsekrowana, kochani, są tak znamienite dla nas jako narodu i działają i rozdzielane są narodowi katolickiemu nawet wtedy, kiedy ten podmiot duchowny jest jako ludzki zbrakowany, czy przeniknięty słabościami, a nawet grzechami. O tym musimy, kochani, bardzo surowo pamiętać. I dlatego bardzo wam dziękuję i naprawdę za ten urok debaty. I najchętniej chciałbym, żeby ona się nie zakończyła. Ale ze względu na to, proszę bardzo, przepraszam, bracie. Proszę księdza, ja mam takie pytanie, które mnie dręczy, mianowicie, to znaczy mam pogląd, ale chciałem albo potwierdzenia, albo odwrotnie. Mianowicie, raz, dwa, trzy. Mam takie pytanie, które właśnie krótko powiem swój pogląd, a zapytam od księdza o potwierdzenie albo zaprzeczenie. Mianowicie w prasie już od dawna się pojawia ta sprawa, ale praktycznie jeszcze prawdopodobnie nie jest zamknięta.
Jest taka organizacja międzynarodowa WHO, Organizacja Zdrowia Międzynarodowa, gdzie po prostu te dwa lata, które mieliśmy ostatnio w COVID-zie, doświadczenia, no to wiemy, jak to wszystko wyglądało. Ale ona występuje w tej chwili o otrzymanie upoważnienia czy pełnomocnic do działania w zakresie COVID-u i pandemii jako takiej i różnych do przodu, że jej dyrektywy, nakazy, zakazy mają obejmować cały świat, ponieważ wiemy, że prawie cały świat zgodził się z tym COVID-em, że w jeden dzień wszystkie państwa opowiedziały się, tą samą drogą poszły. W związku z powyższym, ja wiedząc, mając taką wiedzę, jaką mam, że tyle państw jest, w każdym państwie jest jakaś kultura, jest jakaś religia, jest jakaś medycyna i te wszystkie rzeczy w każdym państwie są różne. I po prostu wydanie, znaczy dążenie ku temu, żeby organizacja międzynarodowa składająca się z iluś osób wydawała decyzje na cały świat, to dla mnie wygląda to na kompletny idiotyzm. To znaczy, po prostu biorąc pod uwagę te wszystkie różnice, trzeba po prostu zostawić to ludziom w tych poszczególnych krajach. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ten sektor, o którym Pan był uprzejmy nadmienić, czyli ochrony zdrowia, ja osobiście sytuuję w wymiarze prawa naturalnego, że naród, każda społeczność ma prawo do ochrony zdrowia, ale nie z racji stanowienia państwowego, tylko z racji prawa naturalnego. Tak jak inny przykład. Czy mamy prawo do wydobycia węgla? Mamy. I co to jest za prawo do wydobycia węgla? Prawo naturalne. Bo to są dobra naturalne. Czy możemy się kierować jakimikolwiek dyrektywami Unii Europejskiej w tej materii? Nie. Dlaczego? Bo mamy podmiotowość prawną. Podmiotowość prawną, ale nie w sensie prawa stanowionego, czyli państwowego względnie unijnego, tylko podmiotowość prawną w sensie prawa naturalnego, które jest dzisiaj, drodzy Państwo, w kulturze prawnej czy prawniczej Rzeczypospolitej prawie że wyzerowane. W związku z tym całe obszary naszej rzeczywistości nie podlegają pozytywnej czy negatywnej regulacji prawnej przez państwo polskie. Dlaczego? Bo podlegają prawu naturalnemu. Na przykład prawo do niedzieli. Państwo nie może tego prawa naturalnego ograniczać, zmieniać. Na przykład jedną z form to była dotychczasowa powszechne łamanie prawa naturalnego niedzieli przez handel w niedzielę. Później pojawiła się ten okres ostatnich 2 lat, kiedy państwo polskie ograniczało dostęp do praktyk prawno-naturalnych w postaci świętowania niedzieli. Miało państwo polskie takie kompetencje prawne, żeby w to ingerować? Nie miało. Tak jak zresztą, powiedzmy sobie szczerze, Kościół widzialny w Polsce i na świecie nie miał takich kompetencji. Dlaczego? Bo tego typu kompetencje prawne są osadzone w bytowości prawa naturalnego. I tutaj ani stanowienie w Kościele, czyli w episkopacie, ani stanowienie w państwie nie ma, Kościół widzialny w Polsce czy państwo polskie nie mają do tego kompetencji. Dlatego dziękujemy księżom episkopatowi Polski, że wycofał dyspensę od niedzieli, ponieważ ona nie miała racji bytu w prawie naturalnym. W związku z tym ta kwestia ochrony zdrowia to jest kwestia prawno-naturalna w pierwszym rzędzie. I tutaj regulacje
w stanowionym prawie polskim są bardzo, bardzo ograniczone. A już przekazanie na przykład bytu zdrowia obcej organizacji jest absolutnie prawnie bezpodstawne. Państwo polskie, gdyby jego przedstawiciele dokonali takiego aktu, on nie jest wiążący dla żadnego obywatela w państwie polskim. Dlaczego? Bo państwo polskie nie ma takich kompetencji prawnych, żeby ingerować tak głęboko w prawo naturalne, chroniące podmiotowość zdrowotną narodu i społeczeństwa polskiego w ramach Rzeczypospolitej Polskiej. A swoją drogą, kochani, to pamiętajmy, że im bardziej będziemy stawiać na Boga jako miłość, to Bóg jako miłość w tych wymiarach, kiedy my sami nie dajemy rady, tylko ktoś nas na przykład napada i ten napad może mieć natury różnej. My nie wiemy, jakim naciskom są poddawane na przykład rządy poszczególnych narodów ze strony tych międzynarodowych organizacji czy tajnych organizacji. My nie wiemy, ale wiemy, że są poddawani olbrzymim naciskom. I teraz, jak my będziemy mądrzy, czyli jak przeciętnie, jakby Polska jasno powiedziała, że oddanie naszej podmiotowości zdrowotnej absolutnie nie wchodzi w grę, to ja nie sądzę, żeby znalazł się jakiś polityk w państwie polskim, który byłby szaleńcem i powiedział, a ja jednak oddaję społeczność Polaków szeroko pojętą pod dyrektywy WHO, tak jak to się stało w ostatnich 2 latach. I tak nam rozrobiono służbę zdrowia, że właściwie takiej zdrady służby zdrowia w Polsce, jakiej dokonało wielu przedstawicieli jej, czyli wielu lekarzy i wielu współpracowników służby zdrowia, to ja uważam, że w historii Polski jeszcze nigdy tego nie było. Takiego rozmiaru załamania się służby zdrowia jako służby zdrowia. A to wynika właśnie z faktu, że tak zawirowano tymi kwestiami jak prawo naturalne, czy kompetencje państwa w kwestii zdrowia, ale poza obszarem, który ściśle przynależy do prawa naturalnego. Ani jeszcze nie.